Dawniej ścieżki nazywało się Święto Kupały. Nawet i Litwini też mają podobną nazwę w swoich pieśniach. Kupole, Kupole Rozie. Najbardziej popularna na całej Litwie jest Jonis. Chyba żadne ludowe święto nie jest owiane tyloma legendami, nie doczekało tylu interpretacji, prac naukowych i do dziś nie budzi tylu emocji jak Noc Kupały albo Rosy, w tradycji chrześcijańskiej zwana świętojańską. I chociaż ta wypada dwa dni po letnim przesileniu, kontynuuje pradawną tradycję i obrzędowość, ale też nadaje im nowy sens związany z Janem Chrzcicielem. Święto świętego Jana jest tym przesileniem, ten najdłuższy dzień. To musiało fascynować ludzi i fascynowało od zawsze. Nic dziwnego, że ci, którzy nie znali Chrystusa, przywiązywali do tego wielką wagę. Ludzie szukają tak naprawdę Boga poprzez naturę i Bóg poprzez naturę objawia się. Bardzo ważne miejsce w obrzędzie tej nocy ma kąpanie się. I od tego wzięła się nazwa Kupały. Noc Kupały. Akurat w tej nocy dzieją się rzeczy niezwykłe. Woda już nie jest niebezpieczna, dlatego że do świętego Jana wierzono, że różne demony wodne, istoty mitologiczne, tak jak rusałki, tak jak utopcy w Polsce, czyhają na ludzi, którzy kąpią się. Dopiero po świętym Janie można się kąpać bezpiecznie. Woda nabiera po Chrystusie zupełnie innego znaczenia. Nabiera znaczenia odrodzenia do życia wiecznego. Nabiera znaczenia śmierci dla grzechu. Ważne jest to, że w tą noc trzeba się kąpać przed nocą w rzekach, w jeziorach, w zbiornikach wodnych, a rano bardzo dobrze jest myć się rosą. Wtedy to człowiek będzie zdrowy, czasami tarzano się w rosie nawet i od tego to wzięła się nazwa. Tą rosą można było normalnie umyć się. Normalnie umyć się, na przykład niektórzy mówili, że jeśli nie masz wody, to musisz w rosie wykąpać się, bo to nawet wszystkie choroby skóry, czy tam jakieś na przykład, jeżeli oczy bolą, jeżeli ty jesteś niepiękna, no to ty w takim wypadku wykąpisz się w tej wodzie. Są też inne interpretacje określenia Kupala. Jedni uważają, że było to bóstwo płodności i pożądania, inni, że nazwa ta oznacza zbiorowisko ludzi albo drewna, wielkie ognisko, wokół którego się zbierano, zwane też sobótką. Ogień był bardzo specjalny. Nie był taki zwykły ogień. Dzisiaj widzimy ogniska ogromne, które pali się. Zawsze paliły się ogromne ogniska, ale bardzo ważne było to, że one były krzeszone, one nie były palone, te ogniska, w bardzo specyficzny sposób, albo poprzez kamienie, albo po prostu jedno koło, tak toczono dookoła drewna, aż się rozpaliło. Ogień miał czyścić ludzi, którzy skakają właśnie przez ten ogień. Wierzono, że przez ten ogień człowiek czyści się z grzechu. Jan Chrzciciel nigdy nie może być bez wody, nie może być bez ognia, nie może być bez w ogóle wszystkich tych żywiołów, więc i kwiatki. Mamy akurat poświęcenie jeszcze kwiatów, nie tylko przed samą zielną, ale w ciągu roku znów latem jeszcze mamy te czasy, kiedy święcimy. To znaczy, że nam kwiatek towarzyszy zawsze i wciąż, a że te są wieńce, to wieńce są nam potrzebne po to, żeby wieniec jest pierścionek, wieniec jest jakby symbolem tego, co nie ma początku i końca. Na piątym barwie na ciebie.
Drzewa miały też ważną funkcję, mogły nam powiedzieć o przyszłości. Panny musiały zbierać w ciszy z 7 pól zioła, które potem położone pod poduszką mogły pomóc wyśnić wymarzonego męża. Również plotły wianki z ziół. Dziewczyny włożyły w te wianki łuczywo i puściły właśnie przez rzekę. I w jakimś innym miejscu czekali chłopcy. Chłopcy, którzy wyławiali te wianki. No i niby mogły spędzać noc z tą dziewczyną, pójść na spacer do lasu. Wianki jako symbol dziewictwa pomagały łączyć się w pary. Zanim miłości zaczął patronować święty Walenty, właśnie noc kupały była największym dorocznym świętem młodości i miłości, tej zmysłowej, sprzyjającej płodności. Właśnie jej patronuje od prawie 2000 lat Jan Chrzciciel. Piękne, że tradycja państwowa ustanowiła ten dzień wolnym od pracy, dlatego że w jakiś sposób ożeniła te tradycje takie czysto ludzkie z tą tradycją końca Starego Testamentu i początku Nowego Testamentu. Oczekiwania Zachariasza i Elżbiety na potomka i odpowiedzi Boga, który daje im płodność. Płodność jest błogosławieństwem Bożym. Płodność jest darem Bożym. Aniołowie tego daru nie mają. Chcemy być płodni, chcemy dawać życie. Nie? Chcemy, aby to światło zwyciężyło ciemność. Były odpowiednie zabawy, bo to faktycznie trzeba było jakimś prawem zwrócić uwagę, czy na jedną plek, czy na drugą, bo to przecież to były momenty, kiedy wypatrywało się, bo po świętym Janie zazwyczaj szły oględziny, czy szły swatostwo i już jesienią to przed odpowiednimi po zbiorze plonów musiało być już odpowiednie myśleć o tym, że jak swoją własną rodzinę założyć. Żaden rodzic nie miał prawa tej dziewczynie nie pozwolić właśnie być na tym świętym, chociaż to były znów, bo po świętym Janie zazwyczaj później pojawiały się tam, ktoś gdzieś był skrzywdzony, ktoś przy pole przenosił. To było nawet nie zaszczyt dla rodziców, jeżeli dziecko na przykład, te, które było pełnoletnim, albo tam w takim wieku już jak mówią podростковом, o 14 lat, musiało właśnie użyć właśnie tej tradycji, skorzystać z niej. Głównym symbolem Nocy Kupały, czy też świętego Jana, pozostaje legendarny kwiat paproci, którego szukano już parami i wtedy był on tylko pretekstem, albo i w pojedynkę, stając sam na sam zarówno z siłami przyrody, jak i tymi nadprzyrodzonymi. Kwiat paproci miał przynieść ludziom i bogactwo, i wiedzę. To też jest zwyczaj, który był rozpowszechniony w dużej części Europy. Ten kwiat paproci to oczywiście był bardzo trudny do zdobycia. On był czasami też piorunowym kwiatem nazywanym i był chroniony przez duchy różne, które robiły wielkiego hałasu, jak to się zbliżał do niego, żeby straszyć. Chyba mało kto w ogóle znalazł ten kwiat. Na Wileńszczyźnie tradycje Nocy Kupały prawie się nie różnią od tych litewskich, polskich czy białoruskich, ale nie są to już pogańskie obrzędy, tylko ich dalekie świętojańskie echa. Jako znaczący element kultury ludowej w XX wieku stały się częścią tożsamości narodowej Lotyszy, a w czasach sowieckich także Litwinów. Już na przełomie XIX i XX wieku te zwyczaje prawie były nieznane u Litwinów, a to święto, które teraz znamy, powstał w Kiernowie, dokładnie wiemy kiedy, w 1967 roku.
Tam zaczęto na nowo odkrywać Święto Rosy, ale to jest zlepek bardzo różnych tradycji. To nie jest tradycja przekazana w całości. Na Łotwie ona była jakby zezwolona w czasach sowieckich, a w moich latach studenckich, w latach 80. przecież to też było bardzo zbronione i my puszczaliśmy te wianki zupełnie kryjomo gdzieś tam. Marysiu, Marysiu, czego w lesie blądzisz? Ty ma mego syna na mężulka żon. Po prostu to było skryjomo, każda rodzina, bo przecież nikt mnie tego wianka nie zabronił uwić, nikt nie zabronił mnie go do wody puścić z jakimś kolegą, czy jeszcze z kimś, czy z koleżankami, czy z młodzieżą z mojej wsi. Sieńka z rana syna pość, a jemu Marysia syneczka przynoś. Ustanowienie święta państwowego i dnia wolnego na świętego Jana sprzyja nie tyle odrodzeniu się dawnych obrzędów z ich symboliką harmonii i łączności z przyrodą, co organizowaniu ludowych festynów i zabaw, co najwyżej etnograficznych widowisk z ogniskiem i wiankami. Niegdyś organizowano je głównie w parafiach pod wezwaniem świętego Jana, jak na przykład w podwileńskich Jaszunach, ale ostatnio nawet kościelna tradycja musiała ustąpić miejsca grillowaniu i popkulturze. Możemy się zgromadzić tylko na grilla, możemy iść tylko na festyn, ale to tak jakby uczestniczyć w obiedzie i mieć tylko deser. Warto w tym czasie pójść do kościoła, ta liturgia jest bardzo piękna. Zachęca nas w tym dniu, abyśmy złączyli się również we wspólnocie wiary. Nie tylko poprzez gry, które możemy z przymrużeniem oka traktować, poprzez jakieś obrzędy, które nie są jakimś rytem pogańskim, ale po prostu zabawą. Przyjść do kościoła w tym dniu, oddać chwałę Bogu, podziękować Mu za dar życia, za świętych Janów. Myślę, że to nas odnawia w wierze. Szalony pęd współczesnego świata skłania jednak coraz więcej osób, by wykorzystać ten wolny dzień na ucieczkę od cywilizacji, wyciszenie i powrót do natury, do korzeni, do przeżyć może już nie sakralnych, ale fizycznych i duchowych. Wielu ludzi nabiera się na trochę na taką fascynację naturą jako początku i końca refleksji o tym, czym jest świat. Również ze względu na to, że łączy się tradycje narodowe z etnograficznymi i kulturalnymi. Jest to dla nas wierzących ogromna szansa, żeby pogłębić swoje spojrzenie na to, czym jest tak naprawdę ten stworzony świat. Dobrze wyjaśnić teorię ewolucji. Dobrze wyjaśnić teofanię Boga. Bóg poprzez naturę mówi do nas i nie trzeba jej w jakikolwiek sposób demonizować czy też divinizować. Bóg objawia się poprzez naturę, ale nie jest naturą. No, człowiek w ten dzień musi po dużej pracy, musi po prostu odetchnąć, musi znaleźć sam siebie, musi wyjść w gorszym wypadku sam jeden, jeżeli nie chce być wśród społeczności. To jest możliwość, żeby człowiek skorzystałby z natury i skorzystałby tak, jak on sobie to życzy, bo drugiego dnia takiego nie będzie i takie drugie noce faktycznie nie będzie. Takiego, jak u nas mówią, tumanu, kiedy słoneczko wstaje, w ogóle nie widzę, gdzie jest niebie, gdzie jest ziemia. To jest bajka. Kto nigdy nie spotykał takiej świętojańskiej nocy, no to jest nieszczęśliwą osobą.